Na razie pozostajemy pod wpływem niżu z nadzachodniej Rosji. Odczuwamy jeszcze arktyczne powietrze, ale od jutra pogoda zacznie się powoli zmieniać. Sprawdźmy, jak zapowiada się nadchodzący tydzień. Urszula Matysiak, zapraszam Państwa na prognozę. Jutro strefa chłodnego frontu przesunie się poza naszą południową granicę, a od zachodu zacznie rozbudowywać się klin wyżowy. Do środy pozostaniemy pod jego wpływem w chłodnej masie powietrza, a od czwartku znajdziemy się w objęciach rozległego niżu islandzkiego, który przyniesie cieplejsze powietrze, ale także opady deszczu. Nocą na Pomorzu zachmurzenie będzie duże, z rozpogodzeniami do małego. Na wschodzie regionu może przelotnie padać śnieg. Temperatura minimalna od minus 5 do 1 nad samym morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, ale nad morzem będzie dość silny. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1012 hektopaskali i rośnie. Jutro na Pomorzu zachmurzenie duże, z rozpogodzeniami do umiarkowanego i przelotnymi opadami śniegu, głównie właśnie we wschodniej części regionu. Temperatura maksymalna od 1 do 2 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ciśnienie w południe wyniesie 1020 hektopaskali, później nieco wzrośnie. Spójrzmy jeszcze na Bałtyk. Wieje z północnego zachodu. Siła wiatru nie przekroczy 6 stopni w skali Beauforta, a stan morza wyniesie maksymalnie 5. Jutro wiatr będzie zmieniał swój kierunek na północny, osiągnie siłę do 5 stopni w skali Beauforta. To już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.